Patrząc tak sobie na ten zestaw, przed oczami mam, właściwie przed uszami i oczami mam tylko jedno, właściwie takiego mema w stylu: mama, kup mi Ninjago. Masz Ninjago w domu. Ninjago w domu. WTF, WTF, WTF. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym Playtime'ie. Ależ tych Playtime'ów się tutaj na tym kanale przewinęło, no już od 3 lat, trzeci rok rzędu się właściwie pojawiają. Cóż moi drodzy, dlatego właśnie, że pojawiał się nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie pięć, a już być może ponad 10 razy, nie będę zajmował się unboxingiem, nie będę wam teraz tu mydlił oczu, co znajdziemy w środku, bo nieraz to sprawdzaliśmy i jakość instrukcji, i jakość klocków wiemy, że jest dobra, wiemy, że jest fajna. Moi drodzy, ostatnio też był w ogóle odcinek, gdzie porównywałem klocki, właśnie Playtime z Lidla do klocków z Biedronki i tam też uzyskaliście rezultat, moją opinię, które klocki są lepsze. Playtime jednak trochę jakoś w tym roku zwiększyły, idą w dobrą stronę, co się chwali, co jest na plus. Mają kartonowe opakowania nawet do najmniejszych zestawów. Przypomnijmy, ten zestaw, który no numeru nie ma, czy ma? To jest Jan33, może to być numer. Moi drodzy, dyszka, tak jak mówię, opakowanko takie. A jak wygląda sam zestaw? Ano tak. Ja sobie go oczywiście wcześniej zbudowałem, ponieważ tak jak mówię, te klocki już tutaj nie wymagają takiego omawiania. One już były nieraz omawiane i właściwie omawiamy tutaj samą konstrukcję. I o ile z tegorocznej fali bardzo mocno pochwaliłem taksówkę, która moim zdaniem była rewelacyjna, tak tutaj jest minimalnie gorzej. Nie mówię tu o jakości samych klocków, bo te nie są złe. Mówię tutaj o konstrukcję bardziej jako takim. Na pewno na pochwałę zacznijmy od hipka, no nie hipek może, ale sama szabla zasługuje. Spójrzcie, jak ładne tutaj ma wyżłobienia na rękojeści. Sam hipek, no właśnie, polskie korzenie, moi drodzy, polskie korzenie. Spójrzcie, co się tu dzieje pod maską. No oczywiście, polski zdrowy wąs. To jest prawdziwy Polak, a nie jakiś samuraj Chińczyk, prawda, z Wuhanu czy skądś inąś, moi drodzy. Prawdziwy Polak z prawdziwym wąsem. To jest małyż wśród samurajów, po prostu. Ma shurikeny, ma dwa nożyki również do rzucania, ma zielony pas, właściwie limonkowy pas ninja. No chyba nie od tego, że kroi limonki w Fruit Ninja, no, ale kto wie. Moi drodzy, takie coś z tyłu, co ja średnio widzę, co to jest. Na kamerce może lepiej będę widział, na przybliżeniu. Nie, dalej, nie mam pojęcia, co to jest. No jakieś znaczki, nie? W sensie tu w środku. Jakaś blacha, oczywiście to jest chyba tarczka jego, taka wiecie, ściąga z pleców jak kapitan Hameryka. No to jest kapitan Chińczyk. Nóżki oczywiście, moi drodzy, nieruchome. No główka nie ma włosków, zawsze ma dziurę w głowie. Albo otwartą głowę, moi drodzy. I wy tak samo otwartą głowę powinniście mieć do tych klocków, ponieważ jak już nieraz mówiłem, one po prostu są dobre, przynajmniej jeżeli chodzi o jakość. Zakładamy mu tę maskę, bo no ten polski wąs musi być zamaskowany, jeżeli chce być inkognito wśród innych chińskich ninjów, samurajów. No i przejdźmy do samej konstrukcji smoka. A ta jest po prostu, no właśnie trochę, moi drodzy. Ostatnio pochwaliłem, że naklejki chyba się trochę poprawiły w Playtime'ów. Nic bardziej mylnego, po prostu tam się trafiły lepsze. Tutaj znów wracamy do klasyki, w cudzysłowie, czyli do naklejek, które są identyczne gabarytowo z rozmiarem klocka. No może minimalnie, ale to minimalnie mniejsze. Ale po pierwsze, one przede wszystkim są przezroczyste pod spodem, co po prostu brzydko wygląda, bo nie zawsze je dociśniemy do końca i na przykład takie tutaj babolki są widoczne. Często by przez to, że one są po prostu na równi z klockiem, o, tak jak ten tutaj, no po prostu nam nawet wystaje to poza klocek, a od tego już tylko krok. By nam zaczęły podchodzić brudem i by nam po prostu zaczęły się obyklejać. Że ten smok jest mechaniczny, nie mamy żadnych wątpliwości, ponieważ widzimy to tutaj, że mamy jakieś elementy blachy ponaklejane. No i okej, niechaj, że on będzie mechaniczny. Jeszcze ostatnim gwoli słowem o naklejkach, na przykład mamy również tu taką wpadkę, znaczy na wpadkę, to oczywiście było celowe, bo nie da się tego zrobić przez przypadek. Tutaj na przykład mamy naklejkę na dwóch osobnych klockach, co uniemożliwia nam zniszczenie tego zestawu i dalszą przebudowę. Sam smok, no jaki jest, każdy widzi. Ma dwa skrzydła, bardzo proste, bardzo poszli tu po najmniejszej linii oporu. Bardzo natomiast podoba mi się to, że zostały tu wykorzystane nowe kolory. Wcześniej te zestawy raczej faktycznie były w podstawowej barwie kolorystycznej. Tu natomiast zostaliśmy, no w Lego by to nazwało limonkowym, ciemny granat. Mi się to podoba. A, jeszcze ładny, jasny, niebieski i naprawdę prezentuje się to ok. I cieszy mnie, że powstała tutaj taka różnorodność tych klockach, które dla mnie z roku na rok jednak to mi jakoś polepszają. Mamy również kilka ruchów, które on może wykonywać. Ten ogon tak za
zakończony nijak, troszkę fajnie jakby się kończył ostro, no ale może takie robić trochę, wiecie, tutaj wygibaski. Nasz smok może co fajne też ruszać nogami do góry, spójrzcie, no on sika prawie jak mój piesek tak nie sika tylko dlatego, że jest dziewczynką i sika po dziewczyńsku. Mamy w ogóle, spójrzcie, jak ciekawe stawy zrobione, o, tu w ten sposób na takim klocuszku, oczywiście ruszając możemy zaraz spowodować, że no widzimy już, tu się obruszało i zaraz ten klocek nam wyleci. No szkoda, bo takich wadek tutaj troszkę właśnie mikro jest. Na szczęście z przodu to nie następuje, bo oczywiście tutaj również możemy w ten sposób ruszać i takie rozwiązanie chciałbym naprawdę tutaj pochwalić, bo no nawet zajechało trochę Lego. Lego też by takiego rozwiązania mogło tutaj szukać. Nóżki, no proste, co tu dużo gadać, ale mówię, możemy zrobić na przykład fajny efekt lecenia, że ma wyprostowane nogi. No można się tutaj troszkę tym naprawdę pobawić i fajnie, że nie jest to, wiecie, takie sztywne. Ma on jeszcze buźkę, która oczywiście się otwiera, no i mnie osobiście trochę, mówię, boli niepotrzebnie tutaj te metale były wstawiane, ja wolę, żeby to był żywy smok, ale okej, nie czepiam się. No właśnie, skrzydła ma w tym kolorze, szczękę ma w tym kolorze, brak tu jakichkolwiek zębów, nos został też w taki sposób ciekawy zarysowany, no i uszy zrobione z pistoletów, też całkiem szapoba. Jeżeli miałbym się czegoś czepić, konstrukcja raczej nie jest taka, że mówię, nam się rozpadnie, możemy nią raczej rzucać, zresztą kiedyś rzucałem, pamiętacie, playtime'y o drzewo się nie rozwalały, ale moi drodzy, na przykład ma taką wadę, że tutaj, czekajcie, jak to było, o, w ten sposób, tutaj, o, to zostało tak przyczepione, że akurat ten element z twarzy może nam łatwo odejść, bo nie zapominajmy też, że playtime'y troszkę już tak, w sensie, już bym tak dzisiaj nimi w sensie chętnie o drzewo nie rzucał, bo mi się wydaje, że zelżyły z tą jakością trzymania się klocka, co jest akurat dobre, to również pochwalę, bo powoduje to, że gdy musimy odczepić klocka, nie musimy sobie złamać obydwu rąk i jeszcze ręki kogoś dorosłego, kto jest w domu, a później tak używać łoma, który też się złamie, więc w końcu iść na jakąś, prawda, budowę, żeby to dźwigiem rozdzielili. Dziś już te klocki możemy bez problemu właściwie rozdzielić rękami, przy czym trzymają się całkiem dobrze i ja oczywiście takie coś chwalę. Dla mnie lepiej byłoby, gdyby smok był zachowany, mówię, w kolorystyce całej, zielono-niebiesko-granatowej. Te szare elementy troszkę mi się tu kłócą, ale być może kłócą się tylko mi, więc czekam też na wasze opinie. No i moi drodzy, co tu dużo gadać? Pomimo mojego narzekania, playtime'y są oczywiście dobrymi klockami. Oferują bardzo dobrą jakość, tym bardziej za dyszkę, nie zapominajmy, 99 klocków, a szkoda, że nie pokuszono się, by dorzucić jeden, no 100 by zupełnie inaczej wyglądało, a przecież koszt byłby żaden, tym bardziej gdyby to był jakiś po prostu nawet groszek gdzieś tutaj przyczepiony. Jakość tego jest bardzo dobra, możecie to śmiało kupować, możecie śmiało się tym bawić, oczywiście o ile nie odrzuca was pewien umowny build. Jakość klocka jest ok, można z tego przebudowywać, bawić się dalej, łączy się z Lego, wszystko tutaj gra, przy tym cena jest fajna, ale mówiłem to już nie raz. Wyjątkowo pechowo, miałem duże nadzieje co do tego smoka, a okazał się taki mech. No moich oczekiwań nie do końca, moje oczekiwania nie do końca są tutaj przy nim spełnione, po prostu ten build, no kuleje bym powiedział i nawet nie wiem, co nie jest najsłabsza konstrukcja ze wszystkich playtime'ów, jakie dostałem, ale nie szkodzi, bo te kolory mnie rajcują i smok i tak u mnie przecież pozostanie w takiej wersji, jaki jest, bo zadyszkę to naprawdę nie ma co wybrzydzać, moi drodzy, tym bardziej przy tak dobrej jakości. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Nie wiem, czy do playtime'ów was namówiłem, czy nie, ale napiszcie mi w komentarzu, czy pokusiliście się, czy macie, czy też byście polecili. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Ja już z niejednego pieca kloc jadłem, także myślę, że mogę coś na ten temat wiedzieć i mówię wam, że to jest dobre. Ale moi drodzy, jeżeli mi nie wierzycie, macie to wiedzieć, że jakieś dwa inne filmy, obejście inne, gorsze podróbki i może wtedy zobaczycie, że to wcale nie jest takie złe. Dzisiaj dziękuję bardzo, że byliście, mam nadzieję, że subskrypcja jest zostawiona, byście przyszłych odcinków nie przegapiali. No i mam nadzieję, widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!